Siemaneczko wszystkim, jestem Spike i witam was bardzo serdecznie w Need for Speed World. A jak teraz w sumie powinienem powiedzieć, Need for Speed World Offline. Dlaczego offline? No bo serwery zostały zamknięte jakieś półtora roku temu, chyba, mniej więcej. Więc, no, trochę czasu temu to było. Od razu mówię, że tak, że to jest wersja offline. Gdzieś tam na necie jest do pobrania, znajdziecie spokojnie, na przykład na kanale pana tutaj. Poważnie, nazywa się tak jeden osobnik, jeśli nie wiecie, pan tutaj, w sumie polecam, bo naprawdę ma dobrą tematykę Need for Speeda i ogólnie wyścigów. No cóż, to jest konto zrobione przeze mnie właśnie w offline, bo nie wiedziałem, że serwery były zamykane i nie zrobiłem backupa. Także, no cóż, wbijamy sobie tutaj do gry i to jest coś mocarnego, że nie ma końca Need for Speed World, dopóki my tego nie powiemy. Także jestem w szoku po prostu, jak świetnie World Offline jest zrobiony, a wraca do życia nawet, więc jak dostanę się do bety, którą tam parę osób tworzy, to będą oczywiście z tego filmy. No, tak gdzieś jak takie to jest, tak sobie to wygląda wszystko. Przejdziemy sobie do kryjówki, ponieważ chcę się pościgać innym samochodem. Czat zamkniemy, bo i tak jest niepotrzebny. Mam tu kilka samochodów, nie mam ich dużo, miałem oczywiście ich więcej normalnie w Wordzie. Miałem na pewno Shelby Super Snake. Miałem Chargera, pamiętam, też pomarańczowy, tylko trochę inaczej wyglądał. I BMW Z4 GT3. Oczywiście, to było moje cudeńko, które wielbiłem i kochałem. Było zupełnie inne niż teraz, ale chciałem w ogóle mieć. Dobra, więc na razie po prostu pojeździmy sobie po mapie. I jak, na czym polega ta seria? Ta seria ma być takim sentymentalnym trochę gadaniem. Więc trochę ściszę jednak dźwięki. Mianowicie samochodu, tak na 35. Może tak będzie dobrze. A wtedy muzykę też musiałbym ściszyć, nasz kurde. Taki fail na początku, jak zawsze. Wiadomo. Gdzie jest muzyka? Tu do 50, to też tak do tego weźmiemy. Mowa też tutaj. Dobra. Mianowicie ta seria ma być taką pogadankową serią trochę. Gdzie będę po prostu mówić o swoich takich przeżyciach z tą grą. Co się działo ze mną podczas grania, bo ja grałem naprawdę dużo w tego Need for Speeda. Naprawdę mam wiele historii z nim związanych. I cóż, będą to odcinki we wtorki oraz w czwartki o 16:30. Czyli tak na zmianę trochę ze spore, które jest w poniedziałki, środy i piątki. I dobra, no nie wiem, co tutaj mam powiedzieć dużo, bo nie chcę już żadnej historii opowiadać jeszcze w tym odcinku, tylko po prostu wam pokazać, jak ta gra się prezentuje. Dla tych, co nie wiedzą, na czym polegał Need for Speed World. Need for Speed World był Need for Speedem połączonym Most Wanted i Carbon, jeśli chodzi o mapę. Więc tutaj mamy mapę z Most Wanted i tu mamy mapę z Carbona. Gdzie oczywiście te miasta normalnie nie leżą obok siebie. One leżą te normalnie jakieś 1500 km od siebie w rzeczywistości, jeśli chodzi o Need for Speeda, o uniwersum. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, to polecam też zerknąć do książki Most Wanted, The Most Wanted, Powrót do Rockport. Nagrywałem filmik o tym na kanale. I cóż, generalnie tutaj są połączenia z tym miastem tutaj. Miastami, znaczy się tu i tutaj, gdzie normalnie tych połączeń nie ma. Jest jeszcze to połączenie, które jest zamknięte i nigdy nie było otwarte. Tak samo jak tutaj było Rockport Turnpike tak zwane, które może nawet wam teraz pokażę, jak wygląda. Było masę spekulacji odnośnie tego miejsca, co tam będzie za tym. Ale ta muzyka jeszcze w tej grze jest cudna. Nie to? Dobra. Dobra, włączamy Nitro. Nie wiem, po co molocha włączyłem, bo tak, tutaj były ogólnie takie super umiejętności, czy w ogóle umiejętności.
nie było nitra ładowanego przez sposób jazdy, jak w innych Need for Speedach, tylko właśnie były takie umiejętności. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Tego normalnie nie ma w Need for Speed Most Wanted, ale w tym Need for Speedzie już jest, tylko tu była jakaś tablica, więc przeczytamy sobie ją, bo już zapomniałem niektórych rzeczy, jak były tutaj. Rockport Tri-Cities. Właśnie, Rockport Turnpike, Tri-Cities. Przez to był wniosek, że tam będzie dodana mapa z Need for Speed Undercover, jakim jest Tri-City, ale dużo osób mówi, że podobno ta mapa tutaj nazywa się Tri-City. Zastanawiam się czemu, bo to są dwie mapy. Jest Rockport, podzielone na te dzielnice, czyli samo Rockport, Downtown, Camden Beach oraz Rosewood. Jest Palmont, które też jest jednym miastem podzielone na cztery dzielnice. Także no, niestety nigdy się nie dowiemy, jak to by wyglądało. No, chyba, że nagle Electronic Arts wróci do tego tytułu, co nie ma szans. O. Widzicie, tu jest właśnie taka bariera, przez którą dało się przejechać. Były oczywiście cheaty. Z tym też mam związaną historię do opowiedzenia na odcinek. Tam się przejeżdżało, tam był koniec mapy generalnie. Więc no, tutaj... Tutaj urządzało się wyścigi track, pokazy samochodów często były... Wiecie, tego typu rzeczy. Czy tu jest coś napisane? Electronic Toll Collection... Nie, tutaj z tego się nic nie dowiemy. Ale cóż, no... Ta gra miała naprawdę sporo historii, jeśli chodzi o... O siebie. Tyle się działo w tej grze, naprawdę. Były różne eventy na święta, były samochody z różnych części Need for Speeda pokazane. Czyli nie tylko Carbon Most Wanted, tylko z Undergrounda, jednego i drugiego, z Hot Pursuit, z... Co tam jeszcze było? No nie pamiętam jeszcze, co tam było dokładnie, no trochę tego było. Także to jest taka podróż przez sentyment tak naprawdę, bo ja na tą grę spędziłem dobrych parę lat. Ona wystartowała chyba w 2010 albo w 2009. Nie wiem, kiedy beta wystartowała właśnie, czy 9, czy 10. Tak czy siak, sporo się działo. Miałem swoją ekipę, dosyć znaną nawet przez jakiś czas, oczywiście nigdzie oficjalnie nie była zarejestrowana. Stąd też, jak mogę oznaczyć tryb fotografii? Jest tutaj coś takiego w ogóle? Do kryjówki, mapa... No mogę tak to włączyć na pewno. Pokaż mi się BMW, o. Logo mojego zespołu nawet, tylko trochę ono inaczej normalnie wyglądało chyba. Nie miało skrzydeł, tylko jeszcze inaczej, bo to od orłów się wzięło, wiecie. Defig się nazywa. Ale nieważne, nie będę opowiadać o zespole, bo to jest historia na innym odcinek. Po prostu chcę wam powiedzieć, że będzie coś takiego, mam nadzieję, że wam się spodoba, może też pomogę trochę ożywić Worda. W sposób taki, że właśnie jak mówiłem, startuje wersja od graczy, czyli Word na serwerach normalnie, tylko pod inną nazwą, ale nadal to samo wszystko, co zapowiada się naprawdę... coś pięknego, tylko naprawdę czekam, żeby się dostać do bety, żeby była otwarta lista, prawda? Bo jeśli to wróci, to pokażemy po prostu Electronic Arts, że gracze mają moc, że to, że oni coś zrobili, to nie znaczy nic. No i dobra, nie wiem, co tu mam powiedzieć. Teraz jadę tu w ogóle po taki jeden kryształek, bo w pewnym momencie tak zwany Treasure Hunt został wprowadzony. Tylko że on jest trochę pobugowany, jeśli chodzi o tą wersję offline. Jest oczywiście dzień 99, bo tutaj, żeby odpalić World Offline, to trzeba postawić samemu serwer. To jest bardzo proste, tam ogólnie launcher jest pobierany i tak dalej. Więc dlatego mam nieskończoną ilość pieniędzy, speed boostów, wszystkie osiągnięcia w grze i tak dalej. Teraz za chwilę pojeździmy po tej mapie, bo chcę sprawdzić po prostu, czy te kryształy znajdę. Bo ich nie było 5, chyba było ich 15 z tego co pamiętam. Więc może to jest po prostu bug, albo w pewnym momencie było ich 5, a ja nie pamiętam. Wow, 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 dobra, tutaj widzę, że jest kolejny gdzieś kryształ. Blackout. Zużyjmy nitro. Podnowimy sobie umiejętności, żeby od razu móc użyć nitro w razie co. O, i tam jeszcze jest kryształ. Tędy przejadę, dobra. Mówię, naprawdę, ta gra była fantastycznym tytułem. Oczywiście była darmowa, jak mówiłem.
chyba mówiłem, tak czy jak, no była free to play, ale w pewnym momencie Electronic Arts zaczął za bardzo jechać na hajs, dlatego umarło wszystko. No jak wiecie, mamy 5 klejnotów na 5, ale nie stajemy nagrody, no bo nie ma serwerów. Ale cóż mogę zrobić? Pojedziemy sobie może wyścig jeden, co? O, Rosewood Rally? Tego nie znam. Jest tryb jednego gracza, właśnie z botami można było się ścigać oczywiście. Ale szczerze? Nie widziałem tego wyścigu jeszcze. Muzyki nie słyszę. Może dlatego, że ją przyciszyłem za bardzo. A nie włączę teraz menu, bo menu jest ogólnie takie właśnie, że wszystko w tle nadal działa. Jak w każdym nowym Need for Speedzie w sumie. Nie no, ale fajny wyścig, bo nie widziałem go nigdy wcześniej. Ała, dobra, prawie bym przywalił. Bo dużo się zmieniło, bo też dosyć wcześnie przestałem grać, bo chyba w 2014 grałem ostatnio, jak były serwery, a w 15 już, albo nawet wcześniej, nie wiem, nie pamiętam. A w 15 były wyłączone. Co jest naprawdę trochę przykre jednak, bo gdybym wiedział, to kurde bym siedział w tym wordzie. O, cwaniak użył na mnie umiejętności, która i tak mi nic nie zrobi tak naprawdę. Dobra, nitro i wyskakujemy. O, ale ładnie. Dobra, tutaj se musimy tak przydriftować trochę. O, goście na mapie się wykoprytną, włączymy nawet mapę, widzicie, tam się obrócił. No, więc wydaje mi się, że te odcinki będą właśnie krótkie, no bo historyjki chcę poopowiadać po prostu. Mam nadzieję, że wam się spodoba i chętnie wysłuchacie to, co się działo ze mną przez tą grę. O, jak pięknie zakończyłem wyścig. No, teraz możemy poczekać sobie. Zawsze się czekało, kurczę, aż wszyscy dojechali do końca, bo lepsze nagrody mogły być. No, a gdzie jeden kolega? Chyba się coś zbugował. A nie, dojechał. Dobra, tutaj jest. Myślałem, że nie pokazało. O dobra, kliknąłem. Nie wiem czemu nie mogłem kliknąć przez jakiś czas. To możemy sobie niby coś włączyć takiego i tak dalej, ale to i tak nic nie dostajemy, prawda? No bo serwery nie działają i nie wszystko działa jak powinno. O, klejnoty znowu są. Dziwne. No cóż, tak czy siak. To byłoby na tyle. Po prostu taki mały, krótki, wprowadzeniowy odcinek, jeśli chodzi o ten tytuł, o tą serię. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Tego Need for Speeda nie było jeszcze u mnie nigdy na kanale, a było trochę tych Need for Speedów, prawda? Więc mam nadzieję, że wam się spodoba coś takiego. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Możecie zapytać nawet, jakieś pytania zadawać, coś o ten tytuł. To chętnie poodpowiadam. I cóż, zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie za 2 dni o 16:30 na kanale. I to byłoby na tyle, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, no i pa, pa.